Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i co roku aktualizowane na podstawie inflacji za pierwsze półrocze roku podatkowego. Przykładowo, inflacja za pierwsze półrocze 2023 determinuje wzrost maksymalnych stawek obowiązujących w 2024 roku. Mieliśmy w 2023 roku wysoką inflację, więc w 2024 roku stawki urosły całkiem sporo, bo o 15%. Ostateczną decyzję o wysokości stawek podejmują gminy poprzez uchwały, jednak stawki nie mogą przekroczyć tych kwot maksymalnych z ustawy. W praktyce gminy najczęściej decydują się na zastosowanie stawek maksymalnych. Chcesz wiedzieć więcej? Najlepiej obejrzyj cały film na ten temat na kanale wynajmistrz.pl. A przy okazji zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek.